Keto Wtorek, odcinek 35. Cześć, z tej strony Joanna Selwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co zrobić, jeżeli już po ketoadaptacji wraca nam apetyt na słodycze. Cukier uzależnia. Badania na zwierzętach pokazują, że zwierzęta, które, czyli myszy, które były już uzależnione nawet od kokainy, jeżeli dano im do wyboru cukier bądź kokainę, to wybierały cukier, więc rzeczywiście cukier potrafi uruchamiać pewne ośrodki w naszym mózgu równie mocno jak inne cięższe, wydawałoby się, używki. Zgłaszają się do mnie osoby i sama tego doświadczyłam kilka razy, że już po ketoadaptacji jednak czasem ta ochota na słodycze wraca i powiem Wam o tym, jakie mogą być tego przyczyny i jak sobie z tym radzić. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale według mnie na pierwszym miejscu jest odwodnienie organizmu. Jeżeli nasz organizm jest odwodniony, szczególnie na przykład tutaj przykład dla osób, które nie są w ketozie, które mają zapasy glikogenu, to jeżeli nie mamy odpowiedniej ilości płynu, to ten glikogen nie może do końca zostać rozprowadzony jako energia i mamy ochotę na coś słodkiego. Dlaczego? No bo jeżeli dostarczymy swojemu organizmowi cukry proste, to on w ten sposób będzie mógł czerpać energię. Dlatego jeżeli jesteśmy odwodnieni, jeżeli pijemy za mało wody, to możemy dostawać taki teoretycznie błędny sygnał, że chce nam się zjeść coś słodkiego, a tak naprawdę powinniśmy sięgnąć po szklankę wody. Więc jeżeli masz ochotę na coś słodkiego, zrób sobie taki eksperyment i napij się szklankę wody, odczekaj kilka minut i sprawdź, czy dalej po prostu tak bardzo potrzebujesz zjeść tę czekoladę czy jakiegoś batonika, bo być może już nie. Druga rzecz, i to już przy ketozie, może się tak zdarzyć, że jemy za mało białka, za mało tłuszczu albo za mało błonnika. I jeżeli którykolwiek z tych wymienionych składników będzie niedoborowy przez dłuższy okres czasu, to również możemy mieć ochotę na słodycze. Kolejna sprawa, szczególnie jeżeli stosujemy posty okresowe, to powodem chęci nadmiernej jedzenia słodyczy może być za mała kaloryczność. Jeżeli jesz za mało, również Twój organizm może być bardziej wrażliwy właśnie na ten cukier i po prostu mówić Ci, chcę zjeść coś słodkiego. I to wiąże się z tym, że jeżeli nie mamy wyrównanego poziomu glukozy w naszym organizmie, co właśnie po odpowiednio przeprowadzonej ketoadaptacji się dzieje i wtedy nie mamy ochoty na słodycze, otóż te skoki glukozy mogą do nas wrócić. Warto sobie ten cukier we krwi mierzyć, nawet później już jest on ważniejszy niż same ciała ketonowe. Natomiast jeżeli on jest nierównomierny, to właśnie te skoki cukru mogą powodować apetyt na słodkie. Skoki cukru również mogą się wiązać z tym, że jesteśmy niewyspani, że coś stresującego dzieje się w naszym życiu i wtedy też może znacie to u kogoś oczywiście, że jeżeli jest dużo stresujących sytuacji, to łatwiej sięgamy po słodycze. No i kolejną rzeczą, która może powodować, że chce nam się słodkiego, to jest bardzo intensywny trening. Jeżeli bardzo mocno trenujemy, to również wiąże się z tym, że jakby jest to stresor dla naszego organizmu, też możemy mieć apetyt większy na słodycze. Okej, no to teraz nawiązując do tych możliwych przyczyn ochoty na słodkie, nawet podczas diety ketogenicznej, co możemy zrobić? Przede wszystkim zadbaj o odpowiednie nawodnienie. Być może gdzieś po drodze, szczególnie na przykład w okresie jesienno-zimowym, kiedy już nie ma takich upałów, za mało pijesz. Jeżeli nie masz takiego nawyku picia wody, to na przykład ściągnij sobie aplikację na telefon, która będzie Ci o tym przypominać. Albo miej ze sobą butelkę wody, którą po prostu nosisz ze sobą i sięgaj po nią jak najczęściej, bo nie chodzi o to, żeby się zalać 1,5-litrową butelką wody naraz, ale żeby po prostu systematycznie nawadniać swój organizm. Druga rzecz to być może warto zweryfikować swoje makro i zweryfikować swoją kaloryczność, bo być może czegoś jesz za mało, być może coś tam w organizmie się podziało i on po prostu nie daje Ci odpowiednich sygnałów, więc na pewno warto sprawdzić również to. Kolejna sprawa, zadbaj o odpowiedni sen. Nawet jeżeli nie możesz spać po 8 godzin, bo nie masz na to czasu, chociaż polecam, to po prostu postaraj się o odpowiednią jakość snu, czyli przed snem
wycisz się, przestań korzystać ze światła niebieskiego, czyli ze smartfona itd., itd. Miej odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu około maksymalnie 21 stopni. Zadbaj o to, żeby było pełne zaciemnienie tego pomieszczenia. Więc to są takie rzeczy, które zdecydowanie wpływają na jakość naszego snu, a ona jest bardzo ważna. Jeśli chodzi o to, co możemy jeść, żeby nie mieć ochoty na słodycze, to na pewno z takich słodkich, niesłodkich zamienników, to będzie gorzka czekolada, która może nam pomóc. Ja bardzo lubię sięgnąć sobie po kawę Bulletproof i ona też, mimo że w ogóle nie jest słodka, zaspokaja tą moją ochotę na słodkie, jeżeli ona się pojawia. Awokado jest dobrym źródłem błonnika, same warzywa, więc to również pomoże nam poradzić sobie z tą ochotą na słodycze. Dobrej jakości białko, czy tłuszcze, czy na przykład tłusta dobra ryba. Więc to są też rzeczy, które sprawią, że nie będziemy tak chętnie, nie będziemy mieć takiej ochoty na słodycze, a z takich słodkich smaków to na przykład owoce jagodowe. Zawsze sobie możemy zrobić na przykład taki deser, nie wiem, na mleku roślinnym nasiona chia i do tego jakieś fajne borówki. Jest to pyszne, ma to słodki smak, a dodatkowo jest źródłem błonnika, polifenoli, więc też powinno pomóc. I oczywiście możecie sięgać po fat bombsy, czyli te takie tłuszczowe słodkie keto przekąski, natomiast polecam z tym uważać, bo jeżeli problem jest w głowie i coś mamy psychodietetycznie nieułożone właśnie z jedzeniem i z naszą relacją z jedzeniem, to rzucanie się po prostu na takie słodkie tłuszcze, jak to brzmi, słodkie tłuszcze, może sprawić, że ten problem wcale nie zostanie rozwiązany, a na przykład nasza kaloryczność maksymalnie wzrośnie i tak na ketozie można przytyć, bo można po prostu za dużo jeść. I polecam się zdecydowanie zrezygnować ze sztucznych słodzików, które no nie mają kalorii, ale również mogą jakby sprawiać, że mamy właśnie tą ochotę na słodycze. Natomiast zamiast tego sięgnąć, jeżeli już chcemy właśnie te fat bombs na przykład sami sobie zrobić, to raczej na ksylitolu, na erytrolu, na stevii i na tych lepszych zamiennikach cukru. No i najważniejsze, jakby pracuj ze swoją głową. Czyli jeżeli masz ochotę na coś słodkiego, ja wiem, że to brzmi banalnie i wiem, że to wcale nie jest łatwe, ale po prostu postaraj się ze sobą porozmawiać. Dlaczego, czy rzeczywiście i co ci to da, że na przykład, nie wiem, zjesz nagle tabliczkę czekolady albo po prostu litr lodów. Ponieważ może się okazać, że po prostu słodycze zaspokajają nam jakieś pragnienie, które możemy zaspokoić w zupełnie inny sposób, bo na przykład chcemy, żeby nam, nie wiem, skoczyły endorfiny do góry i możemy to zrobić zarówno z jedzeniem tabliczki czekolady, jak i wyjściem na spacer, zrobieniem treningu, czy nie wiem, na przykład seksem. Więc jest dużo sposobów, moi drodzy, na to, żeby po prostu z tym głodem na słodycze sobie poradzić. Warto znaleźć też przyczynę i poszukać jej między innymi w naszej głowie, jeżeli dieta, żywienie i te wszystkie rzeczy okołożywieniowe są ogarnięte. Mam nadzieję, że te moje tipy pomogły. Jeżeli masz jakieś swoje sprawdzone metody na nadmierny apetyt na słodkie, to koniecznie podziel się z nami w komentarzu i korzystajmy wszyscy z tej naszej wspólnej wiedzy i z naszego wspólnego doświadczenia. A tymczasem ja pozdrawiam ciepło, wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień. Cześć!